Mikołaj, we wrześniu jest dzwoniony. Tak? Ogłoszenie jeszcze aktualne? No tak, tylko pytanie na który dzień? To będzie za tydzień w sobotę, wie pan, to będzie 18... Za tydzień w sobotę? Tak, 18 września to jest. Mikołaja, za tydzień w sobotę? No tak, no. No dobra, gdzie? Właśnie pan, jaki ma pan jakby tam najbardziej ten, jak to się nazywa, no, że gdzie pan najdalej może dojechać? No, aha, gdzie trzeba dojechać, tak powiem. Nie wiem, pan tu, nie wiem, czy pan kojarzy Mateusza Borka, ja jestem z Dębicy, tam gdzie ten dziennikarz. I widzę, że pan ma wpisaną też Dębicę, ale nie wiem, czy to jest akurat ta Dębica. Tak, że się koło 100 mil, jak ta Dębica to 100 mil, no to... To tak, no. No. A, no to dobra. To ja w zasadzie Dubziny. Ja Dubziny bardziej jestem widzę, ale tak, no. No dobra, no to powiem pan tak. Czy miałby pan wtedy czas? Mateusz Stroszek. 5 złotych. Moment, sprawdzę w kalendarzu, dobra? Dobra. Bo ja w zasadzie mam firmę animacyjną i to przy okazji tak jestem Mikołaj. I to wystawiłem ogłoszenie, ale na grudzień, jak wrzesień. To była okazja. Już okazja, już pan mówię. Ja jestem organizatorem wieczoru panieńskiego mojej siostry, co ja mówię. No i właśnie poszukiłem Mikołaja, no, który wiadomo, tam będzie siedział, pił z nimi tam wódkę, piwko, nieważne i tak dalej, no. Okej, okay, już sprawdzę, dobra? Sekundę. No. Halo? No, halo, tak, halo. W zasadzie byśmy mieli. Nie mamy termin wolny. Mhm. I to pan by wtedy występował? Czy to jest jakiś pracownik? No raczej ja. Mhm. Bo chodzi, żeby dogadać szczegóły, tak? Że w sensie, bo to wiadomo, tam będą same kobitki, ale chodzi o to na przykład, czy mógłby pan zrobić jakieś show w stylu, że nie, że na przykład pan ściągnie spodnie, że pan w bokserkach tam dupą pokręci? Nie, nie. Nie. A nawet za jakąś tam dopłatą. Muszę ewentualnie zapytać znajomego, czy jakbym mu pożyczył strój, to by to zrobił, dobra? To jest coś w ten sposób. Ja mam żonę, wie pan, ja... Żona no myślę, by się nie ucieszyła. No nie chodzi o to, żeby od razu tam penisa pokazywać, czy coś, ale że wie pan, że ja tam... Ja rozumiem. Żeby tam pan no dobra. Dupką pokręcił. Przedyskutuję to z żoną i ten, i... To poda pan małżonkę do telefonu, ja akurat mam dar przekonywania, mogę się dogadać z małżonką, na pewno się zgodzi. No poda pan, co pan ma do stracenia, poda pan małżonkę. No nie, pan, no nie, pan się nie boi, no poda pan do telefonu, ja naprawdę zagadam dobrze. Halo? Halo, ja szybko wytłumaczę pani, o co chodzi, bo... Ja organizuję wieczór kawalerski dla swojej siostry za tydzień w sobotę i potrzebujemy Mikołaja na tym wieczorze, który będzie tam pił wódkę czy piwko z tymi dziewczynami. Taką abstrakcję chcemy zrobić. Chodzi o to, bo mąż się wstydzi przyznać, czy by to zrobił, żeby na przykład za dopłatą, żeby tam na przykład mąż ściągnął spodnie, gacie i tam zaczął twerkować i go taką dupą taką w gaciach, wie pani, o co chodzi. Znaczy chodzi nie, że gołą dupą, tylko tak, żeby w samych bokserkach jajami tak świecił, wie pani. No. Dobra, to damy jeszcze znać, dobra? Bo nie, czy to mąż czy coś, ale się przestraszył, że nie wie, co na to moja żona. Ja mówię, że to przecież wszystko da radę załatwić, tak? No. Nie, no to zobaczymy, czy po prostu on będzie, czy... No to damy po prostu znać, myślę, że jutro już odpowiemy na 100%. No nie, no to... No dobra, ja mogę jutro zadzwonić, tylko mówię, żeby tam pani nie była zła na chłopaka, bo to jest też jest prasa, tak? To tam przy nie, wiadomo, że nikt nie będzie nikogo tam gwałcił, tylko żeby był show. No rozumiem. Ale to sobie mamy tak pierwszy raz, więc dlatego mówię tak... A za przeproszeniem ile lat ma małżonek?
30. A, no to. A szczupły czy gruby? Szczupły. A, no to właśnie, to tym bardziej by się nadawało, właśnie, żeby tam zakręcić tam pośladkiem czy coś. No to dużo, on zakłada brzuch, tak. Ciągle to takie kucherko, a tu taki brzuch, bo to wtedy nie będzie pasować, no ale. No ale chodzi o to, żeby dziewczyny miały radochę. Tam klepnąć go w dupę, pani by chyba zazdrosna nie była, jakby dziewczyny go tam klepnęły. Myślę, że nie, no, że mamy jakiś tam straż małżeństwo, tak. No Ale właśnie. damy znać, no, damy jutro znać. Tu sobie mąż po prostu może zaćwiczyć ten numer i damy znać, czy no już on będzie chciał, czy po prostu, czy będziemy mieć kogoś. To jeszcze się po prostu w noc zastanowimy. O, Dobrze? no dobra, no. Będę kusił pieniędzmi. Oj, będę kusił. Tak? Oj, będę kusił. Mam siostrzyczkę tylko jedną, muszę jej wyprawić zajebistą imprezę. No to zobaczymy, no to będziemy w kontakcie jak coś jutro, dobrze? Dobrze, dobrze. Jutro przedzwonię. Dobrze, no to do usłyszenia. Do Do usłyszenia. widzenia.